Hello! Na północy Chorwacji, na półwyspie Istria, wśród lasu i Morza Adriatyckiego znajduje się Aquapark Istrialandia. Numer 10. Bunga Hall. No ale jak było? No szybko, bardzo szybka zdania. Aj, szybkie doba. Jest szybka, naprawdę. Pod koniec nawet miałam okulary, ale zamknęłam oczy, tak się bałam. Numer 9 to dwa bardzo ciekawie zaprojektowane baseny rekreacyjne. Jeden z nich ma ściankę zrobioną ze szkła. Można tu również skakać z trampolin. Drugi z kolei ma ściankę spinaczkową. Wodospad. I masażery wodne. Numer 8 to atrakcja popularna na całym świecie, gdzie zjazd rozpoczyna się od zapadającej się podłogi. Numer 7 to atrakcja, na którą specjalnie nikogo nie trzeba zapraszać. Numer 6 to latające łodzie. Ta atrakcja nie jest ani najwyższa, ani najszybsza, ale podczas startu ma punkt przeciążenia. Numer 5 to Family Rafting. Ale luzik za teraz, luzik! Atrakcja, która pozwala na wspólne emocjonowanie się całą rodziną. Trzymamy się! Czy widzicie tutaj, jaka jest wysokość? A my mamy tutaj podrzut teraz do góry. Numer 4, Space Combo. Atrakcja na początku wydawała się niebezpieczna. Ale jak widać, zjazd poszedł bardzo łatwo. Aby się wydostać, trzeba było użyć trochę siły. Crazy Hills to atrakcja numer 3. Szybki zjazd w kilka osób naraz. Ale najgorsze było to, że na końcu zjazdu z wyprostowanymi nogami płynąłem wprost na moją żonę. Numer 2. Top Gun to zjeżdżalnie wyglądające jak dwa amerykańskie rewolwerowce, gdzie wylatuje się z lupy i przez moment unosi się w powietrzu. Sam zjazd jest bardzo krótki i bardzo szybki, i na tyle krótki, i na tyle szybki, że kamera nie zdążyła zarejestrować obrazu. Numer 1 to atrakcja, na którą wszyscy czekają. W rytm kultowej muzyki. 3, 2, 1, zaczynamy! Zabawę w pianie!